Wybiła godzina 18 i czas rozpocząć kolejne spotkanie, kolejny webinar w Akademii Skuteczneraporty.pl. Witam Cię serdecznie na webinarze, gdzie porównamy funkcję Excelową Wyszukaj Pionowo z tym, jak wygląda scalanie w Power Query. Bardzo często podczas szkoleń widzę użytkowników programu Excel, którzy przesiadają się z Wyszukaj Pionowo właśnie na scalanie, i gdzieś zawsze mają pewne trudności, nie potrafią się do końca odnaleźć. Wynika to z prostej zależności. Wynik Wyszukaj Pionowo to będzie jedna komórka. W scalaniu, podobnie jak w operacji w języku zapytań SQL, mamy możliwość zwrócenia nie tylko jednej komórki, ale i całej tabeli, a kombinacji jest oczywiście dużo, dużo więcej. Także podczas dzisiejszego godzinnego spotkania z jednej strony przyjrzymy się podobieństwom i różnicom, z drugiej strony na koniec przekażę też takie wyzwania do zrealizowania samodzielnego, aby na spokojnie można było z tym scalaniem zmierzyć się aż w 7 scenariuszach. A po samym webinarze jutro do każdego z uczestników webinaru zapisanych ten materiał wideo wraz z plikami i wyzwaniami dotrze drogą mailową. Zaczniemy już taką część oficjalną, także będę prosił o potwierdzenie, że mnie już nie widać, a widać mój ekran. Poproszę o wrzucenie takiego komentarza na naszą sesję pytań i odpowiedzi. Za chwilę opowiem jeszcze dokładnie, czym się będziemy zajmować i polecimy dalej z tematem. Natomiast takie potwierdzenie ze strony waszej jako odbiorców chętnie zobaczę, żeby mieć pewność, że od strony technicznej wszystko idzie nam zgodnie z planem. Dajcie znać, macie możliwość umieszczenia ogłoszenia w sesji pytań i odpowiedzi. Mamy potwierdzenie, że brak face. Brak face jest już celowy, żeby skupić się na tym, co dzisiaj się będzie działo. A zaczniemy sobie od takiego, powiedzmy, takiej małej anegdoty związanej z właśnie funkcją Wyszukaj Pionowo. Podczas jednego ze szkoleń, albo nawet nie szkolenia, ale audytu związanego ze szkoleniem, zostałem zapytany, znaczy poprosiłem przyszłą uczestniczkę szkolenia o pokazanie, jak działa z Wyszukaj Pionowo. I na przykładzie poprosiłem, aby znalazło mi numer identyfikatora klienta w drugiej tabeli, która jest w prawo. Co się okazało? Oczywiście było to możliwe, natomiast nastąpiło tu takie wzrokowe wyszukiwanie pionowo, czyli przewijanie arkusza w dół za pomocą scrolla do momentu, aż uczestniczka napotkała w rekordzie 1750, czyli trochę to trwało, odpowiednią wartość, skopiowała i wkleiła wartość z imieniem i nazwiskiem klienta tuż obok mojego numeru klienta. Tak, nie chcemy na pewno wyszukiwać pionowo, aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądało wyszukiwanie poziomo albo suma, jeżeli na pewno chcemy ten proces zautomatyzować. No i właśnie do wyszukiwania danych ta funkcja Wyszukaj Pionowo będzie nam potrzebna i o niej właśnie sobie tutaj, od niej sobie wyjdziemy, ale płynnie przejdziemy też do operacji scalania. Później opowiem też, jak uczyć się Power Query, czym jest wyzwanie dla was, wyzwanie scalanie, i na koniec jest też zaplanowana sesja pytań i odpowiedzi, także zachęcam do tego, żeby zostać do samego końca. Zanim to jednak nastąpi, krótkie wprowadzenie dla tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w takim spotkaniu. Prowadzę dwa blogi, skuteczneraporty.pl i excelbi.pl. Prowadzę na co dzień szkolenia z tego zakresu, ale duża, największa część uczestników tych szkoleń wzięła udział w kursach online w Akademii Skuteczne Raporty.pl, gdzie dzielę się swoją wiedzą z różnych projektów,
które przez lata prowadziłem i prowadzę na bieżąco. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Was dwa takie ciekawe ogłoszenia. Po pierwsze, bardzo często uczestnicy kursów w Akademii pytają mnie, czy ten sam materiał, na przykład o formułach, o tabelach przestawnych, jest dostępny w angielskim interfejsie. Ważna rzecz dla mnie, jest już dostępny kurs, ten początkujący w Akademii, którą nazwałem Excel BI Academy. Tam każdy może znaleźć 13-godzinny, ale w języku angielskim, z angielskim interfejsem, cały kurs startowy plus pakiet kursów Power, który jest też dostępny w Akademii skuteczneraporty.pl. O tej nowości będę pisał do Was po webinarze. Być może Was lub Waszych znajomych takie kursy w języku angielskim zainteresują. Druga rzecz jest taka, że startuję dzisiaj pilotażowo program Polecam Kursy, w którym każdy, kto będzie miał ochotę, może się zarejestrować i też pomóc mi w promocji kursów, zarówno w tych w języku polskim, w Akademii skuteczneraporty.pl, jak i tych po stronie Excel BI Academy. Prowizja sięga 40% kwoty netto. Szczegóły otrzymacie mailowo. Na pewno warto wziąć w tym udział i trochę dorobić do prezentów na święta. Dla przypomnienia jeszcze jedna rzecz związana właśnie też z Power Query. Power Query było tematem jednego z webinarów. Wszystkie webinary znajdziecie na stronie, natomiast tak dla przypomnienia, znajdziemy to narzędzie zarówno w programie Excel, i to we wszystkich wersjach 10, 13, 16, 19, 3, 6, 5, ale te same techniki zastosujemy też w aplikacji Power BI i o tym Power Query dzisiaj będziemy sobie też właśnie mówić w kontekście łączenia wyszukiwania danych. To tyle tytułem ogłoszenia i wstępu. Myślę, że możemy przejść do części merytorycznej i zabrać się za proces z jednej strony wyszukiwania, z drugiej strony scalania. I pierwsze z naszych zadań jest takie, żeby dla numeru klienta znaleźć imię i nazwisko tego klienta i województwo. Zaczniemy od przypomnienia funkcji wyszukaj pionowo, którą mogę wskazać, za pomocą której mogę wskazać klucz łączący obie tabele. W moim przypadku to jest komórka D2, czyli numer klienta. Następnie zaznaczyć całą tabelę albo całe kolumny tej tabeli, w której klucz stoi jako pierwsza kolumna. Następnie wskazać indeks kolumny, w którym będę wyszukiwał. Tutaj w moim przypadku to będzie dwójka, bo szukam klienta. I dokładne wyszukiwanie, które stanowi 99% takich wyszukiwań, pozwoli mi znaleźć te moje wartości. Aczkolwiek jest ryzyko, że w jakimś scenariuszu te dane się nie znajdą i wtedy funkcja zwraca mi błąd. Jeśli tego błędu nie chcę tutaj uzyskać, mogę uzupełnić moją formułę formułą jeżeli błąd, która zwykle w takim wzorcu przyjmuje postać. Jeżeli błąd, wyszukaj pionowo, w przeciwnym razie zwróć jakąś inną wartość tekstową, na przykład brak. I tak skorygowana formuła pozwoli mi znaleźć wszystkie pasujące imiona i nazwiska z tabeli drugiej. Natomiast jeśli chcę dokonać kolejnego wyszukiwania i znaleźć województwo, ta formuła będzie miała bardzo podobną postać, stąd ja ją skopiuję, wkleję obok i posłużę się wyszukiwaniem do trzeciej kolumny. Tutaj też nie będzie województwa, ale województwo dla pozostałych mi się znajdzie. Jedną z nowości Excela 365, a jak widać na moim ekranie mam odświeżony, najnowszy ten Excel 365 z lekko właśnie odświeżonym interfejsem. I jedną z nowości tego Excela jest funkcja nowa wyszukiwania, która nazywa się X Wyszukaj. To, co potrafi więcej ona zrobić, oddziela trochę argumenty od siebie, dzięki czemu szukana kolumna nie musi stać przed kolumną, po kolumnie z kluczem, tylko może stać także przed. W moim scenariuszu akurat na niewiele mi się to przyda, ale ja przy okazji pokażę jeszcze inny przydatny argument, co jeśli nie znaleziono. I w tym scenariuszu, jeżeli szukałbym imienia i nazwiska, po numerze klienta,
szukaną tablicę mogę określić jako identyfikatory klientów, zwracaną tablicę na przykład jako klientów, czyli kolumna B. Zwróćcie uwagę, że to jest oddzielone w tym momencie, nie muszę zaznaczać całej tablicy, tylko zaznaczam sobie oddzielnie jeden argument, drugi argument i coś, jeśli nie znaleziono, to jest ten fragment, który odpowiada za funkcję, jeżeli błąd, dzięki czemu mogę taką formułę wkleić i od razu tak naprawdę bez żadnego zagnieżdżania formuły, jeżeli błąd, wstawić sobie właśnie takie wyszukiwanie. Tak wygląda w tym scenariuszu wyszukaj pionowo. Ja sobie tylko zapiszę do rozwiązań rozwiązanie zadania pierwszego i już przechodzę do pokazania analogicznego procesu w Power Query. Power Query jako narzędzie znajdziemy w Excelu na karcie dane, przynajmniej w Excelu 365/2016 i cały proces pobierania danych i zapoznanie, taki pierwszy kontakt ze scalaniem, czym to jest i że zrobi to w tym ćwiczeniu dokładnie to samo, co przy wyszukaj pionowo. Rozpocznę poprzez pobranie danych w nowym zapytaniu z pliku Excel, który nazywa się scalanie 1. Mówię o tym dlatego, że później dostaniecie też materiały, więc będzie można cały ten proces powtórzyć. Zaznaczam dwa arkusze i idę do polecenia przekształć dane. W kolejnym kroku nadam nagłówki albo upewnię się, że te nagłówki są. W tabeli lewy mam, w tabeli prawy nagłówki mi się nie nadały, więc użyję pierwszego wiersza jako nagłówków, żeby mieć prawidłowe nagłówki, a następnie rozpocznę proces wyszukiwania poprzez polecenie na karcie narzędzia główne scal zapytania. Scalanie tak na pierwszy rzut oka właśnie chcę pokazać, że wygląda jak operacja wyszukaj pionowo, ma bardzo podobne zachowanie i ten efekt końcowy możemy uzyskać bardzo podobny. To znaczy do tabeli lewej, i tutaj w tych wszystkich ćwiczeniach, które mam przygotowane, górną tabelę będę nazywał lewą, dolną będę nazywał prawą, tak one też są interpretowane w interfejsie. Do tabeli lewej będę wyszukiwał dane z tabeli prawej. Interesuje mnie klient i województwo, ale w tym pierwszym oknie nie zaznaczam klienta i województwa, tylko łączę te dwie tabele ze sobą kluczem, wskazując numer klienta, który mam w tabeli lewej, jest tym samym numerem klienta z tabeli prawej. O pozostałych parametrach sobie w tym momencie powiemy później. Na razie spróbujmy w ogóle dokonać tego pierwszego wyszukiwania, żeby zobaczyć, jak ten scenariusz tutaj zadziała. Potwierdzamy klikając OK. Następnie uzyskujemy nowe zapytanie, szczególnie jeśli wybraliśmy tę operację jako scal zapytania jako nowe, co według mnie jest preferowaną formą, powstaje zupełnie nowe zapytanie, które mogę nazwać lewy i prawy scalone. A następnie moim zadaniem jest rozpakowanie tej kolumny, która powstała jako prawa, tak żeby nie wyświetlać numeru klienta, a wyświetlić klienta i województwo. Jeśli zostawię tutaj prefiks w ramach tej operacji nazwy moich pierwotnych kolumn klient i województwo zostaną poprzedzone nazwą tabeli, z której się wywodzą. Jeśli rozpakowując ten prefiks odznaczam też numer klienta, dlatego że tę kolumnę już mam, mogę jednocześnie wykonać operację taką a la wyszukaj pionowo po dwóch kolumnach jednocześnie. W Excelu wstawiałem oddzielnie dla jednej kolumny, oddzielnie dla drugiej. Tutaj mogę zrobić to na dwóch i na 10 i więcej kolumnach jednocześnie. Jeśli wynik mi się nie znalazł, nie dostaję w Power Query błędów, a dostaję wartość pustą oznaczoną tutaj 0, która mnie informuje, że nie wszystko z tabeli lewej miało swój odpowiednik w tabeli prawej. Tak wygląda na wstępie ta operacja wyszukaj pionowo reprezentowana w świecie Power Query. Oczywiście to nie wszystko, co o tej operacji powinniśmy wiedzieć, ale to taki dobry wstęp, dobra baza do kolejnych ćwiczeń. Na koniec tego scenariusza kliknę zamknij i załaduj. Możesz się zastanawiać, gdzie jest czwarty argument wyszukaj pionowo, czyli wyszukiwanie precyzyjne. Tutaj w Power Query nie ma za bardzo wyboru, to znaczy
W naszym przypadku zawsze w Power Query jest to wyszukiwanie precyzyjne. Nie ma identycznie takiego samego mechanizmu jak wyszukaj pionowo z ostatnim argumentem jako jeden. Stąd w Power Query właśnie dokonujemy wyszukiwania precyzyjnego. Ja na koniec jeszcze posprzątam po sobie w arkuszu, czyli usunę niepotrzebne arkusze, dzięki czemu wyłączam zapytania z tego, czego nie potrzebuję. No i efekt końcowy w Power Query jest taki, że uzyskuję w tym momencie dane wyszukane z drugiej tabeli, ale tej drugiej tabeli w moim arkuszu Excelowym w ogóle nie muszę przechowywać. Wyszukałem tyle, co potrzebowałem i zwróciłem wyniki jako statyczne dane. Jeżeli kiedykolwiek w Excelu zdarzyło ci się otworzyć plik i ten plik przez tę funkcję wyszukaj pionowo albo jakieś sumy, jeżeli bardzo długo się otwiera, w środku no nie działa najszybciej i cokolwiek zrobimy, on znowu zaczyna się przeliczać, to oznacza, że Power Query może oczywiście być na to lekarstwem, gdyż dane tutaj od razu są obliczone jako dane statyczne. Tak wygląda przygotowanie tej operacji. To, co jeszcze jest związane z Power Query, to oczywiście, jeśli moje dane się zmienią, wystarczy, że klikam odśwież wszystko. Cały ten proces jest powtarzany od początku i tak naprawdę po jednym kliknięciu mój raport, moja tabela powinna tutaj zostać odświeżona. Tak wygląda wstęp do tej operacji w przypadku najprostszego scalania. Idźmy dalej do scalania numer 2. Najpierw to będzie ćwiczenie znowu Excelowe, w którym mamy klucz złożony z dwóch kolumn. I zadanie jest następujące. Dla kombinacji numeru wiersza i numeru zamówienia znajdźmy, jaki to jest rodzaj opakowania. W Excelu można to napisać jedną formułą. Da się coś takiego uzyskać, natomiast to jest poziom naprawdę zaawansowany, a wydajność tego też dla dużych zbiorów danych może być trudna. Można to zrobić z wyszukaj pionowo i formułami tablicowymi, można to zrobić za pomocą funkcji X wyszukaj, natomiast taki najczęstszy spotykany scenariusz wygląda następująco. Użytkownik Excela dodaje nową kolumnę z identyfikatorem, dzięki czemu może złączyć tekstowo numer wiersza z numerem zamówienia. Przeciąga tę formułę do dołu i jeżeli nie zna kombinacji formuł indeks i podaj pozycję, stara się postawić tę kolumnę na początku, tak żeby funkcja wyszukaj pionowo wyszukiwała w prawo, ona jest taką w prawo wyszukującą. Następnie to samo możemy zrobić w tabeli lewej, ewentualnie ten klucz wstawić już do środka wyszukaj pionowo. Szukaj kombinacji numeru wiersza i numeru zamówienia w zakresie danych od A do D. Kolumna czwarta i dokładne dopasowanie, czyli 0 albo fałsz. Potwierdzam enterem i jestem w stanie zlokalizować po dwóch kolumnach jednocześnie rodzaj opakowania, który był umieszczony w tabeli drugiej. Tak to wygląda najczęściej w świecie formuł Excelowych. Zapiszmy to jako rozwiązanie drugie. A teraz to samo zadanie spróbujemy zrealizować w Power Query. Tradycyjnie nowy plik Excelowy, dobra praktyka z Power Query, zacząć wszystko od zupełnie nowego, czystego pliku. Następnie łączę się ze scenariuszem scalanie 2 i znowu będę miał dwa zapytania, dwa arkusze, lewy i prawy, z których będę chciał zrobić użytek. Przekształcam dane. A następnie wykonuję operację scalania. W Power Query też bardzo łatwo utworzymy kolumnę z kluczem, na przykład za pomocą polecenia scal kolumny na karcie dodaj kolumnę. Natomiast pod kątem
wykonywania scalania nie jest nam to potrzebne, dlatego że scalanie może obejść się bez tego, gdyż klucz mogę utworzyć od razu w środku tej operacji scal zapytania jako nowe. I tak rzeczywiście tutaj od razu przejdę do operacji scalania, górna tabela lewa, dolna prawa i teraz z przyciskiem Ctrl mogę zaznaczyć sobie klucz wielokrotny, numer wiersza z numerem zamówienia z kontrolem i numer wiersza i numer zamówienia z kontrolem. Jest tutaj w Power Query kilka wymogów, to znaczy jeżeli w górnej tabeli zaznaczyłem dwie kolumny, to w dolnej też muszą być dwie. Typy danych muszą się zgadzać, czyli nie mogę zaznaczyć tekstu do liczby, muszę mieć typy danych ustawione w Power Query w identyczny sposób w obu tabelach. Nagłówki nie muszą być identyczne, nie ma tutaj takiego wymogu i też te kolumny nie muszą stać na początku, jak jest to u mnie w ćwiczeniu, mogą stać w dowolnym miejscu tych tabel. Ważne, żeby to złączenie znalazło identyczne teksty, identyczne wartości komórek, które mamy w tabelach. Po wykonaniu tej operacji klikamy sobie OK, powstaje nowe scalenie. I przechodzimy do procesu rozpakowania, w którym odznaczam to, co mam, czego nie potrzebuję. Rodzaj opakowania był wyszukiwanym przeze mnie elementem bez prefiksu. Pozwoli mi po kliknięciu OK odwzorować niejako to, co zrobiłem za pomocą funkcji wyszukaj pionowo w Excelu. Tutaj zaleta była taka, że klucz stworzyłem od razu po dwóch kolumnach jednocześnie w jednym okienku scalania. Do tego okienka scalania zawsze możemy wrócić do kroku źródło i zobaczyć, jak to scalanie tutaj wyglądało. Możemy podejrzeć, jak został skonstruowany klucz. Plus na diagramie zależności zapytań, zwłaszcza jak tworzymy nowe zapytania, zawsze można zobaczyć, co było na początku, co było na końcu i jak te zapytania ze sobą się połączyły. W ten sposób budujemy taki transparentny proces, powiedzmy, przekształcenia tych danych pod kątem najczęściej raportów. To tyle, jeśli chodzi o scenariusz na dwóch kluczach. Zamknij i załaduj. Ładują mi się dane, już nie będę zmieniał nazwy zapytania, ale wyłączę niepotrzebne zapytania, tak żeby tylko to moje końcowe tutaj zostało i zapiszę to jako rozwiązanie zadania drugiego, ale w scenariuszu Power Query. I tutaj podobieństwa z wyszukaj pionowo kończą. Scenariusz pierwszy i scenariusz drugi można było bez problemu zrealizować w obu narzędziach w sposób identyczny. Natomiast scenariusz trzeci jest przewidziany jako taki scenariusz wprowadzający do różnic pomiędzy wyszukaj pionowo, tudzież funkcją X wyszukaj, która wynik zwróci w podobny sposób, a właśnie moją operacją wyszukaj w Power Query poprzez scalanie. Przykład Excelowy, na razie z tradycyjną wyszukaj pionowo. Szukam imienia pracownika, które to imię jest mi potrzebne do wysłania przelewu z wynagrodzeniem. Ważna sprawa, mam jakąś tabelkę z imionami, szukam imienia, które jest w drugiej kolumnie i dokładne dopasowanie, czyli 0, to z mojego doświadczenia jest 99% wyszukiwań. Jeżeli taką funkcję przeciągnę teraz na pozostałe komórki, w rozwiązaniu Excelowym dostanę w pierwszym przypadku Jana, natomiast ważna sprawa, tych Janów ja mam tutaj więcej na liście. Power Query, wyszukaj pionowo jest funkcją leniwą, to znaczy znajduję tego pierwszego i zatrzymuje swoje działanie, chyba że zaczniecie manipulować z argumentem czwartym, ale to nie do takich scenariuszy takie wyszukiwanie jest przewidziane. W związku z czym w naszym przypadku znalazł się pierwszy Jan, który był na liście. I taki wynik dałoby nam wyszukiwanie pionowo już bez korygowania błędów. Tak to tutaj zostawię, dlatego że będę chciał teraz pokazać scenariusz trzeci, ale z wykorzystaniem scalania w Power Query. No i tutaj zwykle zaczynają się schody, dlatego że okazuje się, że wyborów mamy dużo więcej niż przy wyszukaj pionowo i może się okazać, że ogarnięcie tego wszystkiego stanowi dużo większe wyzwanie. Dane, scalanie 3. Zaznaczam oba arkusze.
Podobnie postępowałbym, gdybym z Power Query korzystał w aplikacji Power BI. Cały scenariusz będzie wyglądał dokładnie tak samo. Przekształć dane, przechodzę sobie do Power Query i rozpoczynam proces scalania poprzez wybranie polecenia scal zapytania jako nowe. Tutaj będzie w tym ćwiczeniu aż 6 scenariuszy. Wyobraźmy sobie sytuację, że dział HR chce wysłać przelewy wynagrodzenia. Zbliża się początek miesiąca, więc te zarobki trzeba pracownikom naliczyć. Brakuje do przelewu imienia. No i dokonujemy złączenia w Power Query, żeby to imię wyszukać. Na razie rodzaj sprzężenia zostawiamy domyślny jako lewe zewnętrzne. Nic tu nie będę zmieniał. Klikam OK. To lewe zewnętrzne najbardziej przypomina wyszukaj pionowo, bo zostawia mi całą tabelę lewą, tak jak przy wyszukaj pionowo. Rozpakowuję sobie dane, żeby zobaczyć, co się dzieje w tabeli prawej i zobaczę dwie kluczowe różnice. Po pierwsze, nie mam błędów, mam nulę, to już widzieliśmy. To jest oczywiście taka dobra wiadomość, bo nie trzeba tego, jeżeli błąd, tutaj wkomponowywać. Po prostu będę miał puste komórki i rzeczywiście po załadowaniu do Excela one staną się takimi w 100% pustymi komórkami. Ale najważniejsza rzecz, która tutaj się wydarzyła. Kowalski dostanie przelew na bazie tej tabeli dwa razy. Pierwszy, bo pasował do pierwszego Jana, drugi, bo pasował do drugiego Jana, który jest na liście. Duplikaty, które funkcjonują w tabeli prawy, czyli powtarzający się identyfikator dla mojego pracownika, powoduje, że w ramach tej operacji początkowo mam jeden wiersz Kowalskiego, ale on inaczej niż przy wyszukaj pionowo znajduje wszystkie pasujące do siebie wiersze, co pokazuje tutaj w takim niewielkim obiekcie typu tabelka. I tak naprawdę taka tabelka ze wszystkimi kombinacjami znajduje się właśnie do każdego z tych scenariuszy, do każdego wierszy, co przy rozpakowaniu powoduje zwielokrotnienie wiersza z tabeli lewej. I to jest, to myślę, najtrudniejsze do zrozumienia zachowanie dla użytkowników Excelowych, na które oczywiście jest bardzo łatwe lekarstwo. Usunięcie duplikatów z tabeli prawy po kolumnie, która stanowi identyfikator. Natomiast trzeba o tym pamiętać i trzeba ten krok nagrać albo upewnić się, że w tabeli prawy tych duplikatów po prostu nie ma. Jeśli tego nie zrobimy, zarobki, ale też w przypadku Twoich danych zupełnie inne dane mogą zacząć się rozmnażać i nie zgadzać. Jest to tak zwany iloczyn kartezjański, który w ramach tej operacji zachodzi. Każdy element z tabeli lewej szuka wszystkich możliwych elementów z tabeli prawej i przypisuje się do tej struktury. Gdzie jest w tym wszystkim czwórka Krzysztof? W wyjaśnieniu tej zagadki, czwórka Krzysztof był imieniem w tabeli prawej, w wyjaśnieniu tej zagadki pomoże Ci diagram typy scalania, który także będzie w materiałach, bo za pomocą tego diagramu możemy dokładnie zobaczyć, co Power Query rozumie jako lewe zewnętrzne, inaczej to jest taki SQL-owy left join. W środkowej części, która jest w obu tabelach, mamy identyfikator o numerze 1, który pojawia nam się ostatecznie dwa razy, bo ma dwie wspólne kombinacje. Dwójka i trójka są w tabeli lewej i Ksiński i Nowak przeszli dalej przez cały ten proces. Natomiast czwórkę wyłączyłem ja, decydując się na lewe zewnętrzne. Natomiast za chwilę mogę tę czwórkę włączyć w tę moją transformację, wykorzystując inny rodzaj sprzężenia. I tak na przykład prawe zewnętrzne pozwoli mi za chwilę tę czwórkę pokazać, ale pominę dwójkę i trójkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Scal zapytania jako nowe. Lewy do prawego. Identyfikator łączy dwie tabele. Tutaj widzimy, że te identyfikatory są różne co do dużych, małych liter, więc Power Query w większości operacji widziałoby te dane jako różne, ale akurat przy scalaniu Power Query dla Power Query nie ma znaczenia, jak się nazywają nagłówki. Ważne, żeby jedynka znalazła jedynkę po drugiej stronie w takim samym typie danych. Zmieniam teraz rodzaj sprzężenia na prawe zewnętrzne. Prawe zewnętrzne pozwala mi wyjść od tabeli lewej, ale skupić się bardziej na tabeli prawej, która rozpakowana zachowa całą swoją pierwotną strukturę.
To jest tak, jakbym wyszukaj pionowo zaczynał w ogóle od tabeli prawej i dla każdego identyfikatora szukam teraz, co jest w tej drugiej tabeli. Jedynki ponownie dwa razy znajdą kwotę, bo każda jedynka z prawej strony może znaleźć pasujący rekord z tabeli lewej. Także tutaj też mamy zwielokrotnione te zarobki Kowalskiego. Kowalski zaciera ręce, a nam pojawił się wreszcie czwórka Krzysztof, bo wybrałem rodzaj sprzężenia prawe. Natomiast w ten sposób oczywiście odciąłem sobie dwójkę i trójkę Nowaka i Ksińskiego, których w tej naszej tabeli już końcowo być nie będzie, a tam, gdzie czwórka Krzysztof nie miał nic, tam pojawiają się ponownie nule. Pełne zewnętrzne i wszystkie inne kombinacje to są cały czas te same dane, tylko mieszane w zupełnie inny sposób. Sal zapytania jako nowe, lewa tabela do prawej, po identyfikatorze, rodzaj sprzężenia, pełne zewnętrzne. Był jeden taki scenariusz, który w praktyce mi się przydał, w którym trzeba było dokonać takiego obopólnego sprawdzenia danych, które znajdują się w obu systemach. Sytuacja wyglądała tak, że pewnego dnia do odbiorcy towarów nie dojechała dostawa, która według niego była zaplanowana. No i dostawca mówi, u nas wszystko jest w systemie OK. Odbiorca mówi, ja widzę tę dostawę, wy nie dowieźliście. Zaczęli sprawdzać swoje dane, zrobili takie pełne zewnętrzne i wyszło im, że część zamówień gdzieś jest tam prawidłowa albo się pokrywa ze sobą, natomiast są zamówienia, które ma dostawca, na które odbiorca nie czekał i w drugą stronę są zamówienia zarejestrowane w systemie odbiorcy, dostawca ich w ogóle nie miał. Świetny sposób na takie obopólne sprawdzenie danych po obu stronach, lewej i prawej, i dokonania takiego pełnego sprawdzenia swoich danych. To było pełne zewnętrzne. Mamy tutaj wszystko. Czas na wewnętrzne, które z mojego doświadczenia dużo częściej będzie się pojawiać niż to pełne zewnętrzne. Wewnętrzne mówi mi, coś musi być na obu listach, czyli pracownik musi być na jednej i na drugiej liście, żeby przeszedł taki test i pojawił się w wyniku końcowym. Jednak tak jak w przypadku wszystkich pozostałych scaleń, zachodzi mnożenie tych wierszy, kombinacja każdy z każdym i też dostaje zwielokrotnione zarobki dla Kowalskiego. Jeszcze raz podkreślę, że żeby tego uniknąć, usuwamy duplikaty z tabeli prawy po kluczu, przynajmniej w tym moim scenariuszu, gdzie to te duplikaty występują w tabeli prawy i te wszystkie scenariusze będą dużo bardziej przypominać wyszukaj pionowo. Jeśli tego nie zrobimy, zapomnimy o tym, nie sprawdzimy danych, no to jest duża szansa na to, że Kowalski swoje zarobki dostanie podwójnie. Zostały jeszcze dwa ostatnie rodzaje sprzężenia, lewe anty i prawe anty. One początkowo wyglądają trochę dziwnie, bo po co mi teraz sprawdzać moje lewe do prawego jako lewe anty, czyli wiersze tylko z lewej, a te, których nie ma z prawej strony, albo w drugą stronę, czy jest sens, żeby sprawdzać coś, co jest tylko po stronie prawej, a nie ma tego na pewno po stronie lewej. To jest to prawe anty, które może się tutaj pojawić. Zaraz jeszcze do tego scenariusza wrócę, natomiast najpierw załaduję sobie te dane tak na szybko, żeby wrócić do mojej funkcji Excelowej wyszukaj pionowo i pokazać, jak to wygląda w praktyce, jak to wyszukaj pionowo wstawimy na długim zbiorze danych. Jeśli poszukiwałem sobie w tym scenariuszu trzecim moje imię, to nawykowo bardzo często po wstawieniu wyszukaj pionowo użytkownik Excela idzie na autofiltr i szuka kratek, co oznacza, że jest zainteresowany sprawdzeniem i weryfikacją, czy wszystko z tej lewej tabeli, która jest naszą główną, znalazło odpowiednik w tabeli prawej. No i tu jestem w stanie wykryć, bo niekoniecznie muszę to widzieć gdzieś tam niżej w tabeli, że mam rzeczywiście dwa braki w wyszukiwaniu. Tak bym to na szybko próbował sprawdzić tuż po wstawieniu wyszukaj pionowo. I teraz wracając do naszego scenariusza w Power Query, to samo pokazuje mi scalanie piąte lewe anty, które mówi mi, masz dwóch pracowników w tabeli lewej i oni w ogóle nie mają imienia w tabeli prawej. Tej tabeli prawej tutaj nawet nie trzeba rozpakowywać, bo wiadomo, że ona jest pusta. Nas najczęściej interesuje informacja o tych identyfikatorach.
W praktyce ja bardzo często usuwam inne kolumny, zostawiam sobie ten identyfikator, którego nie mam, ewentualnie oczywiście wszystkie inne informacje, które byłyby mi potrzebne i nazywam te zapytania, szczególnie właśnie w kontekście lewe anty, błędy, braki w imionach, tak to by w naszym przypadku wyglądało i dzięki temu odświeżając moje zapytania od razu mogę, czy to w Excelu, czy w aplikacji Power BI, zidentyfikować na liście zapytań, że po kliknięciu odśwież wszystko na karcie dane, brakuje jakichś danych, w związku z tym raport będzie niekompletny. Lewe anty, świetny sposób na wychwycenie dziur z swoich danych, bo jednak założeniem większości raportów jest, żeby dane z tabeli lewej znalazły swój odpowiednik w tabeli prawej. To jeszcze raz takie krótkie podsumowanie tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy, takim praktycznym okiem. Lewe zewnętrzne to jest to najczęściej wykorzystywane. Myślę, że jakieś 80-90% zastosowań to jest właśnie to lewe zewnętrzne. Wybieram tabelę lewą, łączę ją z tabelą prawą, rozpakowuję. Tylko trzeba pamiętać o tej środkowej części. Zastanów się, zanim przejdziesz przez ten proces, czy są tam jakieś duplikaty. To jest oczywiście dla nas bardzo ważne, bo inaczej może się okazać, że cały proces będzie błędny, bo wyniki liczbowe na końcu uzyskamy nieprawidłowe. Prawe zewnętrzne. Czy tego tak naprawdę potrzebujemy? No może tak, może ktoś się na prawe zewnętrzne skusi. Natomiast zamiast robić prawe zewnętrzne, ja proponuję sobie sprawę ułatwić i zrobić lewe zewnętrzne, zamieniając kolejność tabel. W moim przypadku cały czas lewa była górna, prawa była dolna. Mogę sobie tę kolejność zamienić. Prawą dać na górę, lewą dać na dół i wpadam w tym momencie z powrotem w lewe zewnętrzne, tylko że w kolejności prawa z lewej, lewa z prawej. Co to oznacza w praktyce? Raczej prawe zewnętrzne i prawe anty nie będzie wykorzystywane. Pełne zewnętrzne też bardzo rzadko. I w ten sposób możemy skupić się na tych najistotniejszych. Wewnętrzne myślę, że 10%, gdzie chcemy sprawdzić, że coś jest na obu listach, ma to być potraktowane jako filtr też lewej tabeli i prawej tabeli, tylko część wspólna. I lewe anty to są te nasze zapytania sprawdzające. Bardzo fajny sposób na to, żeby dokonać sobie właśnie sprawdzenia swoich danych, sprawdzić, co mam w tabeli po stronie lewej, czego na pewno nie mam w tabeli po stronie prawej. Tak bym w dużym uproszczeniu podsumował całe to ćwiczenie. Natomiast najważniejsza rzecz związana właśnie z różnicą między scalaniem a wyszukaj pionowo jest związana z tym lewem zewnętrznym, które jest oczywiście w tym całym scenariuszu najważniejsze i duplikatami. Pamiętaj o duplikatach, sprawdź czy nie ma duplikatów w Excelu przy wyszukaj pionowo. Nie trzeba było tego sprawdzać przy scalaniu w Power Query. To jest oczywiście już wymóg i przed kliknięciem warto właśnie to sobie jakoś tam skorygować. Można to sprawdzać na kilka różnych sposobów. Na przykład w okienku scalania, jak jestem w tym początkowym okienku scalania, może akurat nie mogę zobaczyć, czy będę miał duplikaty, ale mogę od razu zobaczyć, ile wierszy z tabeli lewej mam, które mają odpowiednik w tabeli prawej. I tutaj mam informację, że już mam dwa braki na tym etapie. To będzie ważny sygnał od razu w okienku scalania, że nie do końca dane są kompletne i czegoś w tabeli prawej mieć nie będę. Natomiast jak sprawdzić, czy po rozpakowaniu z trzech wierszy zrobią nam się cztery wiersze? Najlepszym sposobem jest zliczanie wierszy. Przekształć, zlicz wiersze. To jest taki krok techniczny, który można sobie tak dodatkowo wstawić, żeby się upewnić. Przed scalaniem miałem trzy wiersze. Krokiem, który powoduje rozmnożenie, jest ten krok rozpakowania. Ile mam wierszy po scaleniu? Bardzo często chcielibyśmy, żeby ta liczba wierszy była dokładnie taka sama. W naszym przypadku tak właśnie jest. No i tutaj Robert pisze, czy nie lepiej usunąć duplikaty przed scalaniem? No właśnie taka będzie rekomendacja. Zanim scalisz i wiesz, że idziesz do scalania, kliknij, usuń duplikaty albo spod prawego przycisku, albo na karcie narzędzia główne, usuń te duplikaty, tak żeby cały proces można było skonstruować
w sposób prawidłowy i kompletny. To tyle, jeśli chodzi o taką część główną związaną z naszymi zadaniami. Za chwilę jeszcze opowiem więcej o procesie nauki Power Query. Wyszukaj pionowo, macie nagraną lekcję z wieloma zadaniami w Akademii Skuteczne Raporty.pl w bezpłatnym kursie. Natomiast Power Query jest częścią pakietu kursów Akademia 4 w 1 i dla tych, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem Excelowym, mam przygotowaną taką specjalną ofertę, a później powiem jeszcze o dodatkowym wyzwaniu dla tych osób, które właśnie z tym scalaniem chciałyby się zmierzyć samodzielnie. Pytanie kluczowe, jak uczyć się Power Query? Można przez YouTube, można przez blog, książki, szkolenia stacjonarne. Natomiast wydaje mi się, że taki kurs online, do którego możesz uzyskać dostęp bezterminowy, jest też bardzo dobrym wyborem, dlatego że w swoim tempie, wielokrotnie wracając do materiału, możesz ze mną poznać Power Query. Kurs kosztuje 899 zł brutto, natomiast 90% absolwentów Akademii skorzystało z pakietu i poszło od razu w stronę wszystkich dodatków Power, Power Query, Power Pivot, czyli model danych i DAX, wizualizacja i dashboardy to jest to, co i Power BI to jest to, co wielu użytkowników Excela i też przesiadających się na Power BI rzeczywiście wybiera. To jest nie wszystko, dlatego że w tej ofercie jest też bezterminowy dostęp do filmów, możliwość zadawania pytań, nowości, które wysyłam w newsletterze, szykuję dość ciekawy newsletter w najbliższym czasie, dodatkowe konsultacje projektowe, które są w ramach tego pakietu i 4 certyfikaty, które możesz uzyskać, które potwierdzą twoje kompetencje, ale tutaj zastrzegam, że trzeba wykonać zadanie, takie działanie poszkoleniowe, żeby pokazać, że coś w tym Power Query umie się zrealizować. Jeśli uważasz, że za słabo znasz Excela i to Power Query jeszcze nie do końca do ciebie przemawia, dobra wiadomość, wymagany jest tylko Excel średnio zaawansowany, a ode mnie masz pełen kurs przygotowujący, taka pigułka korporacyjna, 13-godzinny kurs Excela za darmo, jest umieszczony na stronie i on pozwoli ci przygotować się do pozostałych kursów z pakietu Power, Power Query, Power Pivot czy dashboardów w Excelu i Power BI. Nie spotkałem jeszcze użytkownika Excela, który po tych bezpłatnych kursach czułby się zagubiony w tych dalszych krokach z dodatkami Power. Na szczęście będziesz też mógł zrezygnować, jeśli uznasz, że ten kurs nie jest dla ciebie, że nie warto było zainwestować, bo masz możliwość uzyskania bez żadnych pytań i formularzy 30-dniowej gwarancji zwrotu. Ja nie zadaję tam żadnych pytań dodatkowych, nie proszę o wypełnianie żadnych formularzy, po prostu numer konta i rozliczamy się zwrotnie tak, żeby dotrzymać gwarancji 30-dniowego zwrotu. Jeśli uważasz, że takie efekty mogą osiągnąć tylko nieliczni, moje doświadczenie podpowiada trochę inaczej. Mam dziesiątki, jak nie setki informacji zwrotnych od osób, które wzięły udział w kursach, czy to stacjonarnych, czy też tych w akademii, które zyskały naprawdę bardzo wiele, awansowały na wyższe stanowisko, zostały trochę bardziej docenione, zmieniły pracę, przebranżowiły się w ogóle i zainteresowały się tematem analityki, który jest cały czas obecny w wielu firmach i przez najbliższe lata, ponieważ ilość danych rośnie, nadal te dane będą taką nową ropą dla gospodarki. I wreszcie samemu dla siebie można odmienić raportowanie, szczególnie z Power Query. Cały ten proces można zautomatyzować i tak rzeczywiście wielu absolwentów po tym kursie zrobiło. Natomiast dla uczestników tego webinaru mam specjalną promocję, dzięki której zamiast 1230 zł brutto i tych dodatkowych bonusów, które są w ramach tego pakietu, bezterminowy dostęp, możliwość zadawania pytań, newsletter, konsultacje projektowe, certyfikaty, bonusy, niespodzianki, tam naprawdę dużo fantastycznych rzeczy czeka na absolwentów.
mam jeszcze dodatkowy bonus i zniżkę dla osób, które obejrzą ten webinar i skorzystają z promocji. Ta promocja trwa do 6 grudnia. Daje trochę czasu do namysłu, aż do Mikołajek. Ma charakter jednorazowy, a kodem będzie w tym przypadku temat naszego webinaru, czyli scalanie. Zamówić możesz samodzielnie poprzez stronę, o czym będę pisał też mailowo. Możesz też zamówić mailowo, podając ten kod scalanie w treści wiadomości. I te informacje wraz z nagraniem, wraz z materiałami do pobrania, wraz z wyzwaniami dotyczącymi scalania, w których chciałbym Cię trochę sprawdzić, otrzymasz jutro drogą mailową, także zapraszam do zerknięcia do newslettera, do zerknięcia do spamu, czy tam czasem nie został zablokowany, ewentualnie do zerknięcia na blog excelbi.pl, na którym ten webinar ujrzy światło dzienne i będzie można te wszystkie materiały jeszcze raz sobie pobrać. No i tu dochodzimy do miejsca, w którym mamy wyzwanie dla Was. Ja nazwałem to wyzwanie scalanie i będę chciał Was zaprosić do tego, żebyście samodzielnie zmierzyli się z siedmioma przygotowanymi przeze mnie zadaniami. W każdym z tych zadań dane są w miarę dobrze zorganizowane, co oznacza, że mamy jakąś tabelę lewą, mamy jakąś tabelę prawą, żeby dobrze było wiadomo, co z czym będziemy ze sobą łączyć i mamy opis pewnego zadania, czym jest dla mnie tabela lewa, czym jest dla mnie tabela prawa i co jest do wykonania, jaki jest oczekiwany efekt końcowy. Tych zadań tu jest 7, ponieważ to są wyzwania. Można spodziewać się tam najgorszych rzeczy i polecam, żeby te dane sprawdzać pod każdym kątem, tak jak to tylko jest możliwe, ponieważ w ramach tego wyzwania rzeczywiście może się okazać, że zastawiłem na Was pułapki, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem i tak jak przy Wyszukaj pionowo, można się spodziewać pewnych problemów, tak przy scalaniu, szczególnie w tym moim scenariuszu, też będą czekały na Was pułapki. Spróbujcie się sprawdzić, a za mniej więcej 2 tygodnie będę publikował film z rozwiązaniami. Zadania mogą mieć oczywiście wiele różnych rozwiązań, więc tutaj nie jest tak, że to będzie jedno możliwe, natomiast po zobaczeniu moich rozwiązań zawsze będziecie mogli w komentarzu do filmów na blogu coś dorzucić ze swojej strony. To tyle tytułem części merytorycznej. Za chwilę przejdziemy do tematu zadawania pytań. Ja jeszcze raz tylko chciałem się pochwalić dwoma rzeczami, które dotrą do Was jeszcze dzisiaj. Mianowicie kursy online w Akademii pod marką excelbiacademy.com można już znaleźć w internecie. Działa to na podobnej zasadzie co Akademia, więc czy Wam, czy dla znajomych anglojęzycznych coś takiego może się przydać. No i zachęcam dzisiaj też mailowo, dostaniecie główne założenia programu Polecam Kursy i zapraszam do współpracy przy promowaniu właśnie tych kursów w Akademii i zarówno tej w języku polskim, jak i tej w języku angielskim. To tyle, jeśli chodzi o część główną. Ja już teraz przechodzę sobie na sesję pytań i odpowiedzi i będę po kolei sprawdzał, co tutaj do mnie pisaliście, a zachęcam Was też do tego, żeby w razie potrzeby o te najważniejsze rzeczy jeszcze pytać. Widać zielony ekran prezentacji, no właśnie, miało być Excelowo tym razem. Temat scalania w Power Query to też temat podrzucony przez Was na poprzednim webinarze, także mam nadzieję, że udało mi się wkomponować w pewne potrzeby i oczekiwania. Oczywiście jestem też otwarty na to, żeby podsyłać kolejne tematy, co Was interesuje, tak żebyśmy mogli dopasować te webinary do Waszych potrzeb. Powoli się tu przewijam przez najważniejsze pytania. Jak macie jakieś pytania, dawajcie oczywiście znać. E,
Ela pyta, co zrobić, jeśli numer klienta zostanie rozpoznany jako liczba, a nie jako tekst, zaś zamiast numerów klienta będzie error. No to jest pytanie, mam nadzieję, że do Power Query, w którym to rzeczywiście takie ryzyko jest. Nawet mogę pokazać, kiedy takie ryzyko nam się zmaterializuje. Otworzę sobie może jeszcze raz dane źródłowe ze scalania 1 i pokażę, kiedy taki scenariusz miałby miejsce. Nazwę może sobie najpierw plik pytanie Ela. Jeżeli w pierwszym tysiącu rekordów będę miał liczby i moje numerki zamówień będą liczbami, będzie, że tak, to rzeczywiście jest ryzyko, no daj się przeciągnąć. Jest ryzyko, że jak będę te dane wczytywał do Power Query, to ten numerek zamówienia nie zostanie rozpoznany jako tekst, tylko jako liczba. I to powinno się stać za chwilę, dlatego że Power Query wychwytuje ten typ danych na podstawie pierwszego tysiąca rekordów. I rzeczywiście jest ryzyko, że później to scalanie raz, że wygeneruje pewne błędy, dwa, że tekst do liczby może mieć problem. To się właśnie wydarzyło u mnie. Numerek zamówienia, on niżej jest tekstowy, natomiast Power Query mi tego nie wychwyciło. Czy ja mogę to jakoś sprawdzić? Mogę włączyć w Excelu 365 profilowanie kolumn w oparciu o cały zestaw danych, tak żeby typ danych został sprawdzony. I w tym momencie będę mógł w stanie w Power Query zobaczyć, że do tego typu danych nie pasuje duża część z moich danych i rzeczywiście pojawią się tam gdzieś błędy. Te błędy mogę analizować, filtrować i prawdopodobnie odkryję przyczynę i będę potrzebował ten krok zmiany typu danych nagrać jeszcze raz w taki sposób, żeby sprawić, że numer zamówienia nie będzie traktowany jako liczba, tylko że będzie traktowany jako tekstowy. Jeśli nagram ten krok, to później tekst w Power Query będę łączył z tekstem w Power Query i jak odświeżę teraz podglądy, to to profilowanie powinno wreszcie pokazać mi prawidłowe dane i ten typ nie powinien już przysparzać żadnych problemów i podobnie też na słowniku będę widział już kolumny tekstowe. Także jeżeli identyfikator jest problematyczny, jak ten na przykład numer zamówienia, proponuję ustawiać go po obu stronach jako tekst i upewnić się chociażby poprzez profilowanie kolumn, że żadna ze stron nie jest liczbą i tekst scalać z tekstem. Asia pyta, czy tylko u mnie nie ma głosu. Mam nadzieję, że to był tylko u ciebie problem. Czy będą filmiki ze szkolenia, bo coś mi przerywa? Pyta Anna. Tak, jak najbardziej, jutro ten film ujrzy światło dzienne. Jak w Power Query scalić tabelę bez rozpoznawania wielkości liter? To jest rzeczywiście taki wyjątek i bardzo fajne pytanie, a mianowicie dla Power Query ma znaczenie, czy litera będzie duża, czy litera będzie mała. I w naszym scenariuszu, nawet może wrócę tutaj do tego scenariusza z numerkami zamówień. Usunę najpierw te komórki. Mam pewne numery zamówienia, ale jeśli w ramach tych numerów zamówienia litery będą niewielkie, to okaże się, że Power Query mi takiego złączenia nie będzie w stanie wykonać. Może pokażemy to na oddzielnym przykładzie. Będę miał PL, numer zamówienia i w drugiej tabeli będę miał PL-kę z dużej litery. I będę szukał dla tego numeru zamówienia jakiejś ceny o wartości 100. Na szybko zbuduję taki scenariusz poprzez utworzenie dwóch tabel. Jedna tabela startowa to będzie lewa, druga tabela będzie zaraz prawą. I rzeczywiście to, na co trzeba uważać w Power Query, mając tabelę lewą, mam małe znaki, mając tabelę prawą,
którą sobie tu szybko spróbuję zduplikować. Mam duże, duże znaki. Jeżeli będę teraz wykonywał operację scalania i ten numerek zamówienia będzie mnie interesował, scalam zapytania jako nowe. Lewy do prawego numer zamówienia z numerem zamówienia. Power Query mówi mi, nic się nie znalazło. Jaki jest na to remedium? Remedium jest, żeby przed scaleniem ujednolicić sobie te znaki, chociażby poprzez polecenie przekształć wszystko na wielkie litery, wszystko na małe albo pierwsza litera każdego wyrazu. W ten sposób mogę kliknąć wielkie litery po stronie numeru zamówienia w tabeli lewej, ujednolicam to sobie i jak teraz wykonam operację scalania, to lewy do prawego już bez problemu zidentyfikuje mi ten jeden wiersz, który mnie interesuje. Można to samo zrobić za pomocą scalania rozmytego, które pojawiło się w jednym z 12 wyzwań Power Query podczas poprzednich webinarów, ale szczerze to bym tego tutaj nie polecał, bo lepsze, bezpieczniejsze jest operowanie na danych o tej samej wielkości znaków. Jeżeli moim celem jest później tworzenie tabeli przestawnej, czy lepiej jest połączyć tabele, czy zaimportować przez Power Query obie i połączyć je przez pivot, a konkretnie przez Power Pivot? Wszystko zależy, natomiast na pewno załadowanie danych i utworzenie relacji w Power Pivocie będzie tym bardziej efektywnym i nowoczesnym działaniem, które jest charakterystyczne zarówno dla modelu danych w Power Pivocie, jak i modelu danych w Power BI. Czym jest Power Pivot, czym jest Power BI, też możecie zobaczyć sobie w poprzednich webinarach. Więc tutaj tak naprawdę to scalanie nie zawsze jest potrzebne i w scenariuszu Power Query plus Power Pivot równa się Power tabela przestawna, który był tematem jednego z webinarów, dokładnie ten temat omówiłem. Więc jeśli nie trzeba scalać, to lepiej nie scalać, będzie mniej danych i powinno też działać. Maciej pyta, czy jeżeli kupił pakiet w cenie normalnej, to też przysługują bonusy i konsultacje. Maciej, jak najbardziej dawaj znać, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Podziękowanie za webinar. Michał pisze, że był na szkoleniu stacjonarnym i potwierdza, że jest ogromne przyspieszenie w nauce Excela i Power BI. Dzięki Michał za polecenie. Kto zrobi wszystko dobrze, to kurs za darmo. Tak było poprzednio, tym razem jest bardziej zachęta na to, żeby zerknąć na program poleceń. Może z tego programu poleceń uda Wam się właśnie zdobyć kursy za darmo. W tę stronę teraz będzie szła polityka Akademii. Czy jakiś darmowy webinar z języka DAX jest przewidziany? Myślę, Sandra, że w najbliższym czasie taki temat może być interesujący. Wrzucę to sobie na tapetę i do tego DAX-a mam nadzieję, że w najbliższym czasie wrócimy. A Ciebie zapraszam do tego, żeby podesłać jakieś przykłady, co Cię konkretnie interesuje. Krzysztof pyta, jak działa scalanie rozmyte w Power Query? Scalanie rozmyte pozwala w Power Query znaleźć wyniki, nawet jeśli to dopasowanie nie jest takie precyzyjne. Przykład, który na tym samym scenariuszu spróbuję tak na szybko skonstruować. W tym moim arkuszu 1 będę miał Jana Kowalskiego, a w drugiej tabeli tego samego Jana Kowalskiego zapiszę jako Kowalski Jan. Ja Kowalski. Drukowanymi Jan Kowalski, co dla Power Query jest już oczywiście koszmarem. I jeszcze pewnie mógłbym pokombinować może małymi literami. Jan Kowalski. Dla wyszukaj pionowo zadziałałby tylko pierwszy. Dla Power Query, jak zaraz pokażę, nie znajdzie się żaden. To już nie są numery zamówień, to już są nazwy naszych klientów. Ale mając scalanie rozmyte, mogę wykonać
takie wyszukiwanie nieprecyzyjne. Dzisiaj w Akademii pod kursem Power Query ktoś mnie zapytał, dlaczego u mnie nie widać scalania rozmytego. Jest to funkcjonalność, która pojawiła się w Excelu 3.6.5 dopiero, więc do 16 prawdopodobnie ona nie dotarła i tego scalania rozmytego może tam nie być. Scalanie rozmyte pozwoli mi rozwinąć dodatkowe opcje, ustawić próg podobieństwa, który domyślnie wynosi 0,8. Na razie taki tutaj zostawię. Zignorować wielkość liter, o czym już mówiłem, że jest to możliwe, chociaż ja preferuję jednak ujednolicić to sobie przed scalaniem i pominąć scalanie rozmyte i określić ewentualnie maksymalną liczbę dopasowań, jeśli chciałbym z tego skorzystać. Co to mi da w praktyce? Po kliknięciu OK powstanie scalanie, które po rozpakowaniu pozwoli mi zidentyfikować tych czterech klientów, mimo że ciągi tekstowe były różne. Tutaj zadziałało to z takim progiem podobieństwa 80%, co oznacza, że Power Query zignorowało jakieś właśnie literówki, jakieś błędy, kolejność liter. Do Excela funkcjonował i chyba nadal funkcjonuje taki dodatek, który trzeba było doinstalować, który nazywał się Fuzzy Lookup. I w ten sposób można było także w Excelu za pomocą wyszukaj pionowo zrobić takie wyszukiwanie niedokładne i nie mam na myśli ostatniego argumentu wyszukaj pionowo jako jeden, tylko bardziej takie przybliżone wyszukiwanie tekstów. Tutaj jest scalanie rozmyte, gdzie mamy trochę większą kontrolę nad całym procesem i możemy też określić, jakiego dokładnie podobieństwa szukamy. Natomiast później te dane i tak wymagają oczywiście jakiejś dodatkowej walidacji, żeby nie było, że coś nam się tutaj posypie. Scalanie rozmyte też w jednym z poprzednich webinarów był przykład właśnie znalezienia najbliższych dopasowań. Także zachęcam do przejrzenia filmików z 12 wyzwań Power Query. Ela, dziękuję. Tomek, dziękuję. I jeszcze pytanie Macieja. Jak w Power Query najszybciej znaleźć daty jako tekst, ale chodzi o sytuację, gdzie danych jest ponad 10 tysięcy wierszy, a złych dat tylko kilka? Jak w Power Query najszybciej znaleźć daty jako tekst, które nie zamieniły się na datę? No, to pytanie trochę spoza zakresu, ale myślę, że możemy rzeczywiście się za nie zabrać. Nie wiem, czy mi się uda stworzyć jakieś błędne daty tak na szybko. Ale tak na szybko myślę, że mogę to jakoś spróbować pokazać. Niech będzie jakaś taka literówka. Mam jedną datę prawidłową, jedną datę nieprawidłową. Wczytuję je do swojego Power Query. Pewnie jest na to kilka różnych sposobów, natomiast po ustawieniu typu danych data, tam gdzie ta data powinna się wczytać, Power Query automatycznie buduje nam błędy. I jeżeli nawet zduplikuję sobie tę kolumnę, na której pracuję, na jednej z nich ustawię typ danych data i zostawię sobie tę oryginalną, to mogę na przykład po kolumnie data zachować sobie później błędy i zobaczyć, jaka była pierwotna wartość tego tekstu. Mogę tworzyć oddzielne zapytania i to sobie wychwytywać. Także myślę, że ustawienie typu danych i dodatkowe sprawdzenie, dla których wierszy takie ustawienie typu danych nie zadziałało, będzie taką najprostszą metodą, żeby zlokalizować, które to wiersze mogą być. Czasami buduje się jeszcze taką kolumnę indeksu, żeby wiedzieć, w którym dokładnie wierszu tego szukać. Dodaj kolumna indeksu, na przykład od 1. W ten sposób, jak ustawię typ danych, data, wyskoczą mi błędy, zachowam sobie te błędy poprzez zachowaj błędy i będę wiedział, że to było w drugim wierszu, więc łatwiej też zlokalizuję komórkę, która pierwotnie sprawiała problemy. Mam nadzieję, Maciej, że to się przyda. Jak nie, to napisz maila. Spróbujemy na żywym przykładzie coś zmodyfikować. Agnieszka, dziękuję za przydatność i za webinar. Dzięki, Agnieszka, że byłaś. Dominika również. Sandra podpowiada, że webinar z DAX-a powinien być dla początkujących. No tak, rzeczywiście spróbujemy to zorganizować. Mam nadzieję, że jeden z kolejnych webinarów właśnie temu DAX-owi będzie można poświęcić, co będzie na pewno z korzyścią dla wszystkich użytkowników i Power Pivota, i Power BI-a, których jest coraz więcej. I ostatnie pytanie, zadanie od Dawida.
Usuwanie najstarszych duplikatów, dane z datą wprowadzenia rekordu. Jak to ogarnąć? Zauważyłem błędy, nie działa jak należy. Usuwanie najstarszych duplikatów. No jest to takie dodatkowe wyzwanie związane z tym, że Power Query po przesortowaniu nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali i potrafi nam przy usuwaniu duplikatów niekoniecznie zostawić ten pierwszy z góry. Są na to dwa sposoby. Może posłużę się jednym z tych zapytań, które już tutaj jest, tak na szybko. Po pierwsze, możemy przesortować te dane, ale jak później będę na nich usuwał duplikaty, to niekoniecznie ten pierwszy z góry to będzie ten, który Power Query sobie zachowa. Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, można dodać kolumnę indeksu, co de facto zamraża w Power Query widok przesortowanej tabeli i wtedy usunąć duplikaty. Drugi sposób, taki trochę bardziej programistyczny, do kodu w języku M, oprócz table sortu, który się tutaj wykonał, mogę dodać funkcję table buffer, która w pamięci Power Query wymusza przechowanie aktualnej tabeli. Table buffer. I w ten sposób, jak zamknę całość i usunę teraz duplikaty, dzięki temu, że mój krok to table buffer zawiera, mogę spokojnie usuwać duplikaty tak, jakbym tego potrzebował. Kolumna indeksu albo table buffer, Dawid. Maciej potwierdza, że sprawdzi. Aga pozdrawia z Wrocławia. Piotrek pyta, czy agregacja przy rozwijaniu po scaleniu jest do czegoś przydatna? U mnie zawsze długo liczy. Jest to jedno z wyzwań w tych wyzwaniach, wyzwanie scalanie. Będę o tym mówił przy kolejnym spotkaniu, także nie chcę zdradzać, ale potwierdzam, że coś za długo liczy i chyba to nie będzie polecane, także do tego jeszcze wrócimy. Marta, dziękuję. Joanna, pozdrawia z Gdańska. Sylwia, Paulina również i jeszcze ostatnia osoba pozdrawia. No cóż, została nas tu już garstka osób, no i jest ten moment, żeby powoli zmierzać do końca. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tak licznie zgromadzili się na kolejnym webinarze. Zapraszam do kontaktu. Jutro dotrą do Was wyzwania związane ze scalaniem, tak że będziecie mogli samodzielnie z tymi zadaniami się zmierzyć, a w międzyczasie zastanówcie się, czy nie chcecie wziąć udziału w programie poleceń Akademii. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Jeśli macie jakiś pomysł na kolejne spotkanie, też dawajcie znać. Pozdro z Warszawy dla Lublina.